Ahoj, jestem Zbigniew Libera, znajduję się w przestrzeni 66P i jestem tu po to, żeby przedstawić Wam najnowszą moją pracę. Chociaż to powiedzenie najnowsza może nie być zupełnie precyzyjne, dlatego że praca de facto nie jest najnowsza, bo już od kilku lat wydaje przy udziale Zamku Ujazdowskiego w Warszawie taką książkę, która się nazywa Art of Liberation, studium prasowe. To jest pierwszy tom, to jest tom drugi. No i chciałbym teraz tak trochę o niej opowiedzieć, żeby zachęcić Was do tego, ażebyście sobie sami tę książkę przeglądali. Czy mniej lub bardziej studiowali. Co właściwie to jest? To jest książka, która składa się tylko i wyłącznie z artykułów prasowych, które publikowano w polskiej, ale też i zagranicznej prasie pomiędzy rokiem 1988 a 2016. Na razie mamy te dwa tomy, które przed chwilą pokazywałem, i te dwa tomy obejmują okres od 1988 do 2002 roku, ale zamierzeniem naszym jest pokazanie tego, jak zmieniały się recenzje prasowe na temat sztuki na przestrzeni 30 lat. Art of Liberation to nie jest tytuł wymyślony przeze mnie, tylko to jest cytat z jednego z artykułów, który się ukazał w angielskim Newsweeku. Jak ktoś będzie chciał, to oczywiście może się zapoznać tu z różnymi wstępami, które są w tej książce. To jest wstęp Małgorzaty Ludwisiak, byłej dyrektor CSW w Warszawie, która zdecydowała się wydawać tę książkę. Jest tu słowo wstępne mojego autorstwa, takie, które wyjaśnia wszystkie założenia tej książki, które sobie przyjęliśmy. Jest też wstęp autorstwa Doroty Monkiewicz, który też bardzo polecam. Bo to z kolei jest taki napisany przy pomocy metodologii historyka sztuki tekst opisujący, zresztą tytuł proszę, dyskurs polskiej krytyki artystycznej w okresie transformacji. Zaczyna się to artykułem, bodajże jednym z takich pierwszych, w których pojawia się jakakolwiek notatka na temat mojej twórczości. To jest z pisma Kino z roku 1991 i to jest artykuł autorstwa Piotra Krajewskiego opisujący wideo art w Polsce. Tutaj interesujący artykuł wideo performance, który ukazał się w takim piśmie mało znanym, Oko i Ucho, wydawanym przez Muzeum Sztuki w Łodzi, ale zdaje się, że wyszło zaledwie kilka numerów. To jeszcze było w czasach, kiedy żyła pani Urszula Czartoryska. O, proszę, tutaj z Gazety Lubuskiej albo z Życia Pabianic, tu inne z Życia Pabianic. Proszę, tu mamy, to są właśnie takie niekiedy bardzo krótko o wszystkim, takie rubryki, niekiedy bardzo na świeczniku. To są rzeczy niekiedy bardzo zabawne, a niekiedy przerażające. Proszę, właśnie to jest artykuł, z którego zaczerpnęliśmy tytuł, Art of Liberation. Artykuł pochodzi z Newsweeka. Akurat z tego numeru Newsweeka, gdzie jeszcze w Polsce nie wychodził wtedy Newsweek, gdzie na okładce był Saddam Hussein, bo to właśnie był początek wojny w Kuwejcie. Czyli to jest numer 33, sierpień 1990 roku. W tym numerze Newsweeka ukazał się artykuł autorstwa dwójki dziennikarzy, którzy wybrali się do Europy Wschodniej, żeby się zastanowić, przyjrzeć się zjawisku sztuki, która rozwijała się w Europie Wschodniej i jakby poddać ją pewnej refleksji, ocenie, czy to w ogóle jest sztuka, jak ona się ma do tego, co się dzieje na Zachodzie, a i w związku z tym też, jak ona się plasuje na tle tej sztuki zachodniej,
czy można ją sprzedawać, czy... To był taki moment, w którym jeszcze to nie było pewne. Jeszcze nie wiedziano, jak to jest, po prostu się zastanawiano. No i Art of Liberation nazywał się ten tekst, on został przetłumaczony na język polski i opublikowany w takim piśmie Forum, które zajmowało się przedrukiem co ciekawszych artykułów z prasy zachodniej, z tym, że w tej polskiej wersji to się nazywa Geografia sztuki. Tu jest właśnie jeden z takich artykułów, tekstów, o których mówiłem, a który nie dotyczy w ogóle sztuki, ale mowa w nim jest o kulturze i to jest nowe wyzwanie. Rozmowa z Adamem Miśnikiem, która została opublikowana przez kulturę, ale tę kulturę paryską, po polsku. Ale ponieważ to się ukazało właśnie w tym Paryżu, w związku z tym tekst jest to mało znany, a bardzo interesujący, ponieważ on w jakiś jakby proroczy sposób mówi o tym, co się stanie w najbliższej przyszłości 20-30 lat. Adam Michnik bardzo dobrze to rozpoznał. Uważam to za bardzo ciekawy tekst i dlatego go tu opublikowaliśmy, chociaż nie jest on bezpośrednio dotyczący sztuki. Zdjęcie z jakiejś niemieckiej gazety, chyba z Westfalii, z takiej wystawy Unvollkommen, która odbywała się w muzeum w Bochum. Tu są artyści, którzy brali udział w tej wystawie. Tu Joanna Przybyła, tu Robert Maciejuk, Ryszard Grzyb, tu ja i młodziutki Paweł Althammer, który jeszcze wtedy był studentem, ale już się na tyle wyróżniał, że wziął udział w takiej reprezentacyjnej wystawie. Tutaj jest ciekawa rzecz, to jest też taki cytat. Cytat z pisemka, które się nazywało Headline, które było wydawane przez trójkę artystów niemieckich w czasie wystawy Biennale w Wenecji w 93 roku, w Aperto 93. I ta wspomniana trójka artystów, zamiast pokazywać swoje prace, postanowiła wydawać takie pisemko. Pisemko pod tytułem Headline, do którego zaproszono wszystkich artystów, którzy brali udział w Biennale w Wenecji. I tu jest strona z moim udziałem, ten tekst pod tytułem Regina G., Mistyczna perseweracja, z moim tekstem wyróżnionym tutaj na żółto, a pod spodem tekst Hansa Hacke, który w tamtym roku reprezentował Niemcy w pawilonie niemieckim, tutaj ze zdjęciem Goebbelsa, wizytującego Biennale w Wenecji w roku 1942. Tu straszliwie zjadliwy artykuł pana Andrzeja Osenki, znanego sztukofoba, niedościgniony Jim Rose. Niekiedy zdarzają się też bardzo takie niezwykłe inicjatywy, jak na przykład ta, którą tu chcę zaprezentować. To jest cytat z takiego pisma słoweńskiego, które zaproponowało prowadzenie takiej galerii w tym piśmie. I to prowadziła to Alenka Pirman i po prostu galeria ta polegała na tym, AW Galerii, że zapraszała różnych artystów, którzy po prostu dawali jakieś swoje prace i one razem zebrane, prawda, z jakimiś opisami krótkimi tego. No, to jest moja praca Placebo w czopkach, tutaj jest jej reklama. Z pisma Art and Business, artykuł będący recenzją wystawy polskiej sztuki w Berlinie, w Kunstlerhaus Betanien. Tutaj też zresztą jest inny tekst na ten temat. To jest cytat. U progu nowej estetyki, autorką jest Dorota Munkiewicz, to była bardzo ciekawa wystawa z roku 95, bo chyba pierwsza wystawa polskiej sztuki, na której nie było martyrologii, na której nie było starej deski z ogrodu, brązowych obrazów i cierpiętnictwa, tylko taka zupełnie nowa, inna sztuka, dowcipna, może taka trochę z elementami popu i która bardzo Niemców zaskoczyła. New Eyes for New Years,
New Eyes for New Years się nazywała ta wystawa, która była dla nas bardzo ważną wystawą. Tu arcyciekawy tekst z pisma Respublika. Na okładce tego numeru było zdjęcie Marcela Duchampa, takie znane, jak on wyłania z zakotary takiej teatralnej. Nasz kłopot ze sztuką współczesną. To jest właściwie zapis rozmowy kilku osób na temat sztuki współczesnej, no, tej, która w 93 roku była współczesną. No i ta sztuka najwyraźniej sprawiała kłopot tym rozmówcom. Niektórzy atakowali, niektórzy bronili. Ale co ciekawe, że to się pojawi dopiero w następnym tomie, w jakiś czas po tym artykule ukazał się artykuł w piśmie New York Times pod tym samym tytułem, Nasz kłopot ze sztuką współczesną. I o ile tu w tym tekście dużo mówi się o tym, że och, to nie jest polska sztuka, to jest robione pod Nowy Jork i tak dalej, i tak dalej. Niezbyt by to przemyślane opinie. To w tym amerykańskim tekście z kolei mówi się, my mamy dosyć tych kłopotów waszych, to nie są nasze kłopoty. Ta sztuka przyjechała ze wschodniej Europy i wracajcie tam do swojej wschodniej Europy. Więc to bardzo dobrze pokazuje, w jakim miejscu się znalazła sztuka przez nikogo niechcianego. Tak? Jedni odsyłają ją tam, a drudzy odsyłają ją tam. Stała się rzecz dość dziwna. Otóż sztuka po raz pierwszy w Polsce trafiła do pisma takiego popkulturowego, było to pismo Machina, tu na okładce Michael Jackson i tu dużymi literami oczywiście Michael Jackson, ale tam małymi Zbigniew Libera, wróg publiczny numer jeden. Nie wiedziano w Machinie, jak mnie tam wpasować i wymyślono rubrykę wróg publiczny numer jeden, która potem przez chyba rok kolejny funkcjonowała i tam w każdym numerze ktoś inny był tym wrogiem publicznym. Tu interesujący cytat z New York Timesa, w którym opisywany jest zamek Ujazdowski. Tutaj zdjęcie dyrektora Kurkowskiego, ówczesnego dyrektora. I właściwie opisuje się ten zamek Ujazdowski i opisuje się taką fajność dyrektora Kurkowskiego, ale to opisywane jest poprzez pryzmat mojej wystawy, która właśnie się tam odbywała. Tu z kolei artykuł opisujący bardzo ważną wystawę, która odbyła się w Stanach Zjednoczonych, w Chicago, Beyond Belief, Nie do wiary, która to wystawa pokazywała sztukę z krajów wschodniej i centralnej Europy i która to wystawa później stała się takim kanonem tego, co zostało przyjęte przez Zachód z tej młodej sztuki z centralnej Europy. Było to potem w nieskończoność powielane przez różne inne instytucje i w różnych innych krajach. Tu mam z kolei, ja w pewnym momencie zacząłem współpracować z duńskimi galeriami i ponieważ miałem tam wystawy, zaczęły się pojawiać artykuły na temat moich prac w czasopismach duńskich. Na przykład taki, który postanowiliśmy się tłumaczyć, stajesz się tym, w co się bawisz. To jest bardzo ciekawe, jak można porównać te artykuły, te teksty do polskich tekstów, jak inaczej tam się postrzegało tę sztukę w porównaniu do tego, jak w Polsce. Tu inne te teksty z duńskich pism. Bawię się, więc jestem. Niektóre z tych tekstów są tłumaczone na angielski, niektóre na angielski i polski, z tych duńskich. Niektóre niestety zostają, jak ktoś zna duński, to sobie je przeczyta. Tutaj ciekawy cytat z takiego pisma Dagbladet norweskiego, z takim wielkim zdjęciem moim portretowym. Ciekawe jest to, że bo to jest cytat dokładny, że na tej samej stronie zamieszczono tutaj reklamę płyty zespołu Lynyrd Skynyrd, legendarnego zespołu muzycznego, którego członkowie zginęli w katastrofie lotniczej. Artykuł z pisma Der Spiegel, Ein Lager an sich, który opisuje historię tego, jak nie wziąłem udziału w Biennale w Wenecji. Zostałem ocenzurowany i po prostu się wycofałem.
bardzo ciekawa seria artykułów z pisma Polityka. Przez cały miesiąc, co tydzień drukowano artykuły na temat mojej pracy, a przede wszystkim tego Lego, obóz koncentracyjny. I to były artykuły takie na przemian, takie bardzo atakujące i broniące. I tu chyba jest artykuł taki wprowadzający Piotra Sarzyńskiego. Tutaj odpowiedź na tamten artykuł z tego numeru, lalka Barbie jako katelionu Jacka Królaka. Z kolei tutaj szokująca zabawka, kolejny to Piotr Rybson odpowiada Jackowi Królakowi. Szokująca zabawka. I tu w końcu znowu Jacek Królak, interpretację niczego. Jak bida, to do Żyda. To jest chyba najważniejszy wywiad, jakiego w tamtym czasie udzieliłem. Taki może nawet pierwszy ważny wywiad. Przeprowadziła go Bożena Czubak. Ukazał się w magazynie Sztuki. Numer 3/4 z roku 97. Sztuka legalizowania buntu. Tutaj akurat w tamtym czasie cała Polska żyła wydarzeniami, które działy się na żwirowisku w Oświęcimiu. Taki Kazimierz Świtoń, który prawda, miał ideę budowania krzyży tam na tym żwirowisku, co budziło zaniepokojenie. Żydów po prostu, ale też opinii publicznej całego świata. Krakowska Gazeta Wyborcza postanowiła wydrukować całą serię jakichś tekstów na temat tej mojej pracy Lego, obóz koncentracyjny. Gdyby Lego nie były sztuką, pod takim wspólnym tytułem, zaproszono dwóch autorów, którzy mieli ze sobą polemizować. Tym krytycznym miał być Jerzy Hanusek, a tym broniącym mnie miał być Łukasz Guzek. No i tak to się stało, oni napisali swoje teksty. Zostało to skomentowane też przez redakcję. No i kontrowersyjnie, czyli normalnie. No ale nie obyło się bez jakichś nieporozumień. No i tutaj Marta Trabuła, właścicielka galerii Zderzak, postanowiła też wyjaśnić pewne sprawy, no i taki Gazeta Wyborcza opublikowała taki list, drogi Romku, zaczyna się. No i na tym się kończy tom pierwszy. I teraz minął rok i doszło do tego, że mamy już tom drugi. Na okładce tym razem inne zdjęcie zrobione przez Zorka Projekt. Ten tom drugi w założeniu miał obejmować dekadę, tak jak tom pierwszy. No ale kiedy zaczęliśmy pracować, okazało się, że mamy tak dużo tekstów w tej dekadzie, że one po prostu by się nie dały rady. Tom musiałby być zbyt gruby i wtedy byłby niewygodny do oglądania. Postanowiliśmy podzielić, więc ta druga dekada, drugie 10 lat będzie się znajdowało w dwóch tomach. Także ten tom drugi obejmuje lata 1998-2002. Na początku bardzo ciekawy tekst z pisma Raster. Zanim stał się galerią znaną, to był pismem. Układ scalony sztuki polskiej i tu wspaniale ilustrowany takim wykresem. No i ten wykres i opis tego wykresu w zamieszczonym tekście, no wydaje się, że taki bardzo przejrzysty i zwięzły sposób opisuje sytuację polskiej sztuki w roku 1998. Każde z tych miast znajdujących się tutaj na mapie, większych czy mniejszych, jest później w tekście dość dobrze opisane. I Trójmiasto, i Słupsk, i Poznań, i Ziemia Lubuska, i tak dalej. Z kolei bardzo ciekawa zapis dyskusji, jaka odbyła się w roku 98 w Brukseli.
podczas takiej sesji międzynarodowej zajmującej się sztuką Holokaustu i ludobójstwa i na której miałem możliwość zaprezentowania swojej pracy, tej LEGO Obóz Koncentracyjny. I mamy tutaj po prostu dosłowny zapis dyskusji, która się odbyła po tej prezentacji, a która to prezentacja no, wywołała spore zamieszanie. To jest zdjęcie zrobione właśnie wtedy. Przetłumaczyliśmy je na polski, jak na wszelki wypadek. Interesujący artykuł, taki nie dotyczący sztuki, ale pokazujący jakby tło, kontekst, a mówiący o lalce Barbie po prostu. To bardzo interesująca rzecz tu. Otóż pewnego razu w księgarni zauważyłem książkę napisaną przez Zbigniewa Liberę. Żyć, aby żyć. I co najgorsze, ta książka na okładce miała rysunek, taki wątpliwej jakości rysunek, podpisany przeze mnie. Ale przecież ja tej książki nie napisałem, ani na pewno bym nie zrobił takiego rysunku. No i okazało się, że jest jakiś inny Zbigniew Libera. I ten inny Zbigniew Libera to jest profesorem etnografii we Wrocławiu. I to on napisał tę książkę Żyć, aby żyć. I ja nie mogłem się z tym pogodzić, więc zakupiłem sobie taki jeden egzemplarz i podpisałem się po prostu pod tym rysunkiem. Przyjąłem go jakby z całym dobrodziejstwem, no i skserowałem sobie tę książkę i zrobiłem taki nakład. No i to wystawiłem podczas jednej z wystaw. I to jest właśnie zdjęcie z tej wystawy i tu z takim opisem, czego to dotyczy. Interesująca rzecz tutaj, słynna akcja Daniela Olbrychskiego, który przyszedł do Zachęty na wystawę Piotra Ukleńskiego i szablą pociął własny wizerunek, gdzie jest na zdjęciu w mundurze niemieckim. To się zaczął właśnie już okres takich skandali. Jakoś zaczęto, przez długi czas nie wiedziano, co ze sztuką zrobić, a w tym czasie już zaczęto mieć pomysł, że można być widocznym poprzez protestowanie przeciwko sztuce. Tu bardzo fajny rysunek Marka Raczkowskiego. W gabinecie ministra się rzecz dzieje. Tutaj pan minister, tu służalczy, prawda, jego pracownicy. I minister mówi, wystawę zamknąć, artystę przesłucham osobiście. No tu to chyba wszyscy jeszcze pamiętają, którzy w tamtym czasie byli na tyle przytomni, żeby śledzić, co się dzieje. Okładka pisma Super Express ze zdjęciem jednym z serii reportażu takiego, który pokazuje, jak poseł Tomczak próbował usunąć meteoryt z rzeźby Maurycio Catelana, meteoryt, który przygniótł papieża, no i próbował ten meteoryt usunąć, a ochrona Zachęty go goniła, no i taka była gonitwa. Opisane to jest wszystko tu, jak ktoś tego nie pamięta, to może się dowiedzieć z tego tekstu i z tych zdjęć. Bardzo interesująca ankieta z pisma Wprost z lutego 2001 roku, w której autorzy pytają się, czy rząd powinien nadzorować wartość artystyczną dzieł wystawianych przez instytucje kulturalne dotowane z budżetu państwa. 62% respondentów odpowiada, że tak. Nie wiem, czy pamiętacie wystawę Irreligia. Chyba też rok 2001, wystawa w Brukseli w galerii Atelier 340. Kuratorem był Kazimierz Piotrowski. No i wystawa ta była bardzo głośna w Polsce, ale przede wszystkim dlatego, że uznano, że na tej wystawie profanuje się tam święte rzeczy. No i tu jest pierwsza strona pisma Niedziela, tygodnika katolickiego, właśnie z wielkim napisem profanacja w Brukseli, Maryjo, przepraszamy. No tyle tylko, że jak się czyta, za co to się Maryja obraziła, to się okazuje, że takich prac na tej wystawie nie było. Po prostu prace te zostały zmyślone przez jakichś prawicowych recenzentów. No i tu arcyciekawy, przynajmniej z mojego punktu widzenia, artykuł z pisma Nowe Życie Pabianic. To jest pierwsza strona tego pisma, z dużym napisem zgorszenie z naszego miasta. No tu jest jako ilustracja panorama miasta Pabianic, a nad nią obraz Salwadora Dali, a artykuł jest na temat mojej twórczości.
Szalenie interesujący komiks autorstwa Arta Spiegelmana z New Yorkera, a to już się ukazało przy okazji wystawy Mirroring Evil w Nowym Jorku. No i jak wiadomo, Art Spiegelman wydał tę swoją słynną książkę Maus, no, która się okazała tak inspirująca, że artyści z całego świata, inspirując się tymi rysunkami Spiegelmana, potworzyli swoje prace. Prace, które później były pokazane na wystawie Mirroring Evil. I teraz z kolei Spiegelman komentuje to takim właśnie komiksem. Duchamp is our misfortune. Pierwsza strona weekendowego New York Timesa z takim na całą stronę dużym artykułem o wystawie Mirroring Evil, na której brał udział też Uklański. To jest fragment jego pracy, a tutaj ten mniejszy obrazek, no to oczywiście Lego, obóz koncentracyjny. No to jest ten tekst, o którym mówiłem, jeszcze omawiając tom pierwszy, przypominam, artykuł z Polskiego Pisma Republika pod tytułem Nasz problem ze sztuką współczesną, a tu mamy America's problem with modern art. Zdjęcie pokazujące demonstrację przed Jewish Museum przeciwko tej wystawie Mirroring Evil, tak się składa, że ja akurat byłem w tym miejscu w tym czasie. I widziałem całą tę demonstrację, a wyglądało to w taki sposób, że po prostu przyjechał autobus, z którego wysiadły dzieci, nauczyciele rozdali im te napisy, postali tak przez 10 minut, kiedy przyszła prasa i porobiła zdjęcia, po czym zeszli, spakowali te napisy, te transparenty, wsiedli do autobusu i pojechali. W roku w 2002 w Poznaniu odbyła się wystawa Niebezpieczne związki, no, o której bardzo też dużo pisała poznańska prasa. No, proszę, tu mamy wycinki, na przykład Skandaliczne ciało. To jest fragment pracy Zofii Kulik. No, ciało jest moje, ale jest skandaliczne według dziennikarzy z Poznania. I kończymy ten drugi tom takim tekstem z pisma Newsweek, ale już z polskiego Newsweeka z grudnia 2002, pod tytułem Masturbacja w Zachęcie. No i to jest cytat z tego, tak to wyglądało, czyli praca Kozyry, moja i Julita Wójcik obierająca ziemniaki razem jako skandal. No i to tyle na razie. Pracujemy nad tomem trzecim. Zaczęliśmy pracę. Wyjdzie on w przyszłym roku. No i mamy nadzieję, że będziemy mogli jeszcze dalej to robić. Wygląda na to, że tych tomów w sumie będzie 5, jeśli uda nam się zrealizować nasze zamierzenie, czyli że obejmiemy 30 lat, prześledzimy 30 lat pisania o sztuce.